kochani, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem o kolejnym specjalistycznym temacie, do którego musiałam się przygotować. I dzisiaj pogadamy sobie na temat olejków i pielęgnacji tymi właśnie specyfikami, jakimi są oleje. Bardzo dużo się w internecie słyszy na temat tego, że warto się zainteresować naturalną pielęgnacją, że warto uderzyć w stronę olejów, ale też musicie przyznać, przynajmniej myślę, że dość spore grono z Was musi przyznać, że gdzieś tam z tyłu głowy zawsze świta nam, że oleje to nie jest dobry pomysł, że przecież oleje zapychają. Troszeczkę podobna historia jak z wazeliną. No i przede wszystkim, że nasza skóra będzie się bardziej przetłuszczała, no bo przecież skoro damy na nią olej, no to będzie tłusta. Nic bardziej mylnego, ale oczywiście, żeby nie pozostawić tego twierdzeniem, to omówię z Wami ten temat. I w dzisiejszym materiale odpowiem Wam na kilka pytań. Zaczniemy od tego, czym są oleje. Następnie rozpatrzymy kwestię tego, jaki olej wybrać w zależności od tego, jakie potrzeby ma nasza cera. Kolejna rzecz, dlaczego warto stosować oleje. No i na co uważać. No i też takie ciekawostki również się pojawią. Więc jeżeli jesteście ciekawe właśnie tego tematu, to koniecznie zostańcie ze mną dalej. I ja Wam postaram się ten temat przybliżyć najlepiej jak potrafię, też z dozą troszeczkę, powiedzmy sobie, poczucia humoru. Odpowiedź na pytanie numer 1. Czym są oleje naturalne? Otóż oleje naturalne są to po prostu oleje, które są tłoczone na zimno, nie są poddawane procesowi rafinacji i nie mają dodatków ani żadnych konserwantów. Co to oznacza? Oznacza to tylko tyle, że na ich opakowaniach nie znajdziecie tak naprawdę w składzie nic innego niż sam ten właściwy olej. Odpowiedź na pytanie numer 2. Jakie oleje wybrać dla siebie? No bo przecież mamy tego mnóstwo. Oleje kokosowe, oleje arganowe, oleje lniane, sojowe, awokado, nie awokado, no mnóstwo tego jest. I teraz co ja mam wybrać? I to jest na pewno pytanie, które zadaje sobie każda osoba, która chciałaby się skłonić ku pielęgnacji olejami i tak naprawdę nie wie, co wybrać spośród tego ogromu wyboru, który mamy. Dlatego ja postaram się Wam przybliżyć tutaj takie trzy, moim zdaniem, najbardziej godne zwrócenia na nie uwagi oleje, które ja posiadam. A posiadam je właśnie ze względu na to, że tak naprawdę są uniwersalne, ale w tym sensie, że każdy z nich może pomóc każdemu typowi cery, czyli albo osobom z cerą dojrzałą, albo osobom z cerą suchą i normalną oraz osobom, które mają cerę mieszaną lub problemową. Więc każda z Was znajdzie tutaj odpowiedź na to, jaki olejek będzie dla niej właściwy. Zanim powiem Wam o tym, jakie olejki polecam do danych typów cery, jakie ja posiadam, to powiem Wam jeszcze tylko jedno króciutkie zdanie, mianowicie kwestia dotycząca tych innych składników. Jeżeli chodzi o te inne składniki, to zwykle jest tak, że te wartościowe oleje są czasami rozpuszczane w taniej parafinie. Moim zdaniem, tak jak wspominałam w filmiku o wazelinie, sama parafina w sobie to również jest olej mineralny, wazelina, parafina, więc tutaj ja bym się nie skłaniała ku temu, że to jest rozpuszczanie czegoś wartościowego w czymś tanim, bo moim zdaniem sama parafina w sobie nie jest niczym złym, jeżeli jest w odpowiednich ilościach. Więc to jest tutaj kwestia, która jest pod znakiem zapytania i dlatego warto skłonić się ku tym olejom, które nie mają nic innego w składzie, jak tylko 100% tego danego oleju, którym jesteśmy zainteresowane. Jeżeli chodzi o oleje, to one są na tyle uniwersalne, że możemy używać je do pielęgnacji ciała, do pielęgnacji twarzy, do pielęgnacji włosów. I to jest super. Oprócz tego też wiele z nich możemy po prostu spożywać, między innymi olej lniany, który jest dla nas bardzo wartościowy. I tak samo, jeżeli chodzi o olejek awokado, to również awokado warto spożywać, ponieważ to jest po prostu bomba totalnie witaminowa, bomba mineralna i jeżeli chodzi o kondycję naszego organizmu, o dostarczanie właściwych tłuszczy z pożywienia, to awokado to jest totalnie wow. Tak samo z olejem lnianym, wspomaga metabolizm, pomaga osobom, które mają problemy właśnie z trawieniem, z wagą, z utrzymaniem wagi, więc tutaj nie będę się skupiała teraz na tych zaletach, które płyną ze spożywania tych produktów. Skupię się raczej na tym, jak możemy wykorzystać je w kosmetyce i może zacznę od właśnie oleju lnianego, który moim zdaniem właśnie jest idealny dla wszystkich tych osób, które mają skórę przesuszoną, szorstką, albo tych osób, które po prostu mają cerę normalną i chciałyby jej zapewniać cały czas taki odpowiedni poziom nawilżenia, to warto się skłonić właśnie ku olejowi lnianemu,
dlatego że on zawiera w sobie kwasy omega i dzięki temu, że je zawiera, to właśnie zapobiega nadmiernej utracie wody z naszej skóry i właśnie zabezpiecza nasz naskórek przed tym, aby ta woda się właśnie nie wydostawała, żeby cały czas był utrzymany odpowiedni poziom nawilżenia. Więc tutaj dla osób z cerą normalną, jak i dla tych, którzy cierpią na mega, mega suchą skórę, więc tutaj jest on dla właśnie, powiedzmy sobie, osób z normalną i cerą suchą. Jest też bardzo ważne to, że jeżeli macie problem z trądzikiem różowatym albo na przykład macie oparzenia słoneczne w danym momencie, to również właśnie ten olejek sprawdzi się idealnie, ponieważ zapewni Waszej skórze komfort, nawilżenie i ponadto pomoże utrzymać ją właśnie w takiej fajnej kondycji, więc tutaj zdecydowanie olej lniany dla osób, które mają cerę normalną, suchą, które również mają problemy z przesuszeniem skóry po oparzeniach słonecznych, także to jest na pewno godne polecenia. No i tutaj też oczywiście, jeżeli chodzi o włosy, no to również warto używać takiego produktu na włosy, ale unikać raczej smarowywania w skórę głowy. I dzięki temu, że będziecie właśnie używały tego produktu do włosów, to będą te włosy Wam się mniej puszyły, nie będą się plątały, no i też będą Wam mniej wypadały. Także tutaj można powiedzieć takie combo dla naszego organizmu. Kolejny olej jest to olej awokado. Awokado, o którym wspomniałam, jakim jest wspaniałym produktem spożywczym. A tutaj przytoczę Wam, dlaczego warto skłonić się ku niemu jako olejowi do pielęgnacji. Ponieważ między innymi dlatego, że osoby, które mają cerę dojrzałą lub które mają cerę wrażliwą, powinny skłonić się ku temu produktowi, dlatego że on wzmacnia skórę, dlatego że redukuje stany zapalne naszej skóry i przyspiesza gojenie się blizn. Jeżeli chodzi o skórę dojrzałą, to głównie chodzi tutaj o to, jaką ilość kolagenu nam dostarcza ten produkt. Bardzo ważne jest również to, że olej z awokado działa przeciwzapalnie. No i teraz jak wymienię Wam wszystkie te rzeczy, które zawiera w sobie olej awokado, to po prostu szczeny Wam opadną, dlatego że tak naprawdę jedząc to i smarując się tym, można mieć przekonanie, że będzie się żyło na tym świecie wiecznie i w ciągłej młodości. Dlatego że olej awokado zawiera komplet witamin z grupy B+, kwas foliowy, witaminę A, witaminę E, witaminę C, witaminę D, witaminę K i oprócz tego komplet totalny minerałów, czyli magnez, mangan, żelazo, potas. No i oczywiście, co jest też bardzo ważne, że jeżeli macie problem z przesuszonymi dłońmi lub macie te dłonie takie, ta skóra jest taka problematyczna, że nie wygląda tak zdrowo, to też możecie sobie wykonywać kompres z olejku awokado na dłonie. W ogóle z samego też awokado możecie sobie robić takie maziaje, ciapki, takie ciapry i na ręce nakładać i robić sobie kompres i to jest też sprawdzony sposób na to, żeby właśnie sobie wspomóc organizm i od środka, i od zewnątrz, i od wewnątrz, i od zewnątrz i po prostu cieszyć się bardzo długie lata piękną, elastyczną, nawilżoną skórą. I oprócz tego dla tych z Was, które mają właśnie wrażliwą skórę, wrażliwą cerę, to możecie sobie właśnie wsmarowywać w twarz i będziecie również mogły się cieszyć taką skórą, która będzie miała odpowiednią sprężystość. No i też myślę, że jeżeli chodzi o poziom nawilżenia, to też osoby właśnie z cerą dojrzałą mogą się zdziwić, dlatego że właśnie używanie regularnie takiego olejku z awokado również wygładza odrobinkę zmarszczki. Dlatego to jest najtańszy antystarzeniowy po prostu program i narzędzie na świecie ever. I ostatni olej, o którym miałam chciała wspomnieć, takich olejów 100%, jest to olejek makadamia. Tutaj przeznaczeniem jego jest cera mieszana, tłusta i trądzikowa, czyli kolejny jakby zestaw typów cer, które się mogą zmagać z kłopotami i które wartałoby, aby zainteresowały się właśnie tego typu produktem oleistym. I tutaj na pewno dziewczyny trochę takie zdziwienie dla Was, dlatego że też się przyjęło i tak samo jak w temacie, w filmiku, który poruszałam o wazelinie, który dziś tutaj Wam będzie podlinkowany. Również tam wspominałam o tym, że produkty, które zawierają w sobie parafinę, raczej osoby, które mają cerę tłustą i mieszaną, powinny unikać tych produktów, aby nie być właśnie, nie mieć zapchanych porów. A tutaj Was zdziwię, ponieważ jest to produkt oleisty, olej makadamia, i pomimo tego, że 100% nie zawiera w sobie żadnej parafiny, to jest zalecany dla osób właśnie z cerą mieszaną, tłustą i problematyczną ogólnie, trądzikową. A dlaczego tak jest? Dlatego, że ten produkt się mega dobrze wchłania. Oprócz tego
nie pozostawia na naszej skórze takiego tłustego filmu, takiej tłustej warstwy, więc zdecydowanie daje nam to ukojenie, lasery, daje jej odpowiednie nawilżenie. Oprócz tego też redukuje zmarszczki, reguluje wydzielanie się sebum z naszej twarzy. No i ciekawostką jest też to, że pomaga w walce z celulitem. Więc to już jest w ogóle produkt, który myślę, że jest w stanie zaspokoić wszystkie te osoby, które mają wspomniane wcześniej przeze mnie typy cery, ale też te osoby, które właśnie mają problemy ze skórą. I również uważam, że jeżeli będzie ten olejek regularnie stosowany, to na pewno każda z Was zauważy poprawę, bo on też działa tak łagodząco, więc jeżeli macie jakieś blizny potrądzikowe, to olejek awokado plus olejek makadamia to będzie dla Was naprawdę świetne rozwiązanie i myślę, że będziecie z tego zadowolone, dlatego że olejek makadamia również jest takim produktem, który myślę, że jest na tyle uniwersalny, że spasuje wszystkim osobom, które mają cerę suchą i normalną, dojrzałą i wrażliwą, ale też wyjątkowo zaspokoi te osoby, które mają właśnie cerę tłustą, mieszaną i taką właśnie trądzikową. Będziecie tutaj mogły mieć zarówno nawilżenie, jak i właśnie takie wygładzenie tej skóry, dlatego że olejek makadamia też daje takie uczucie pod palcami, jakby ta skóra była taka satynowa, więc myślę, że naprawdę regularne stosowanie takich olejków może Was zdziwić na plus. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o takie 100% olejki, które warto moim zdaniem skłonić swoją uwagę i zaopatrzyć się w nie, akurat mam je wszystkie. To, z jakich one są firm, nie mają żadnego znaczenia, ale oczywiście możecie się skłonić do tych firm, które ja posiadam. Akurat to są totalnie randomowe produkty w moim przypadku, dlatego że ja je zawsze miałam albo w Biglossie, albo w Shiny Boxie, więc tutaj jest raczej dominująca firma Mokasz bodajże, więc to są takie, powiedzmy sobie, firmy, które ja bym mogła polecić, bo to używam. Natomiast jeżeli jesteście ciekawe, to oczywiście mogę Wam też zostawić w opisie linki do takich 100% produktów, na których stronach warto kupować, ale myślę, że powinniście szczególną uwagę zwrócić na stronę Biochemia Urody. Podsumowując, warto zwrócić uwagę na oleje naturalne do pielęgnacji twarzy, ale nie pogardzić tymi, którzy zawierają w sobie jakiekolwiek inne dodatki, jeżeli macie na myśli pielęgnację ciała. Jeżeli chodzi o oleje, warto zwrócić uwagę na nie, ponieważ są bardzo wszechstronne, dlatego że możemy pielęgnować nimi twarz, ciało, włosy i dla każdej z tych partii naszego ciała niosą one dokładnie taką samą skuteczność, takie samo działanie, czyli niesamowite nawilżenie i przede wszystkim regulują naszą skórę, to znaczy, że mamy ją nawilżoną, mamy ją odpowiednio wypielęgnowaną, ale nie mamy jej tłustej, no i na przykład olejek makadamia jest szczególnie warty polecenia i zwrócenia na niego uwagi, ponieważ również reguluje wydzielanie się poziomu sebum z naszej skóry, więc jest szczególnie zalecane dla osób, które mają cerę tłustą i mieszaną, a chciałyby rozpocząć właśnie swoją przygodę z olejkami. Dlaczego pielęgnacja olejami jest fajna i dlaczego jest godna tego, aby się ku niej skłonić? Dlatego, że jest to też dość tania sprawa, dlatego, że tego typu produkty są bardzo wydajne i starczają na dość długo. Nie powiem Wam dokładnie czasu okresu, natomiast pokażę Wam, że taki jeden malutki słoiczek z pipetką 100% oleju z awokado mi osobiście starczył na pół roku, więc nabierany pipetką myślę, że nawet jeżeli jego koszt to około 30 zł, to myślę, że nie jest to dużo jak na to, ile dobroci niesie naszej skórze. Jeżeli chodzi o odpowiedź na kolejne i ostatnie pytanie z mojej listy, którą przedstawiłam na wstępie, na co uważać, to tylko i wyłącznie uważać na to, aby nie używać olejków z dodatkami do skóry twarzy, ponieważ o ile same oleje w sobie jej nie podrażniają, nie zapychają i nie wpływają w żaden sposób niekorzystnie, to o tyle już dodatki dodawane do takich olejków, więc tutaj czytajcie składy, o dodatki dodawane do tych olejków mogą faktycznie Was uczulać, mogą zapychać Waszą skórę i generalnie mogą sprawić, że nie będziecie zadowolona jednak z użytkowania olejków. Mam nadzieję, że mój materiał okazał się dla Was przydatny i że wyczerpałam temat, że już teraz wiecie, po jaki olejek sięgnąć, bo wiecie, jaki macie typ cery. Jeżeli filmik okazał się przydatny, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie kciuka do góry, ponieważ ja lubię przygotowywać dla Was takie filmy, dlatego ja się też muszę wtedy troszeczkę wyedukować, troszeczkę przeszukać internety i to jest takie, wiecie, rozwijające też z korzyścią dla siebie. Mam tą korzyść dla siebie i korzyść dla Was. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie, a my widzimy się w kolejnych filmikach, być może troszeczkę mniej wyglądających jak wykład z kosmetologii na uczelni, ale myślę, że równie wartościowych. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was serdecznie i ślę Wam moc pozytywnej energii jak zawsze. Pa!